Chciałam pana zapytać, całkiem prywatnie może, jak pan po takich przeżyciach wieloletnich wraz z rodziną, po takiej traumie, po tylu różnych tragicznych spotkaniach z różnymi przedstawicielami obecnej władzy, jak pan patrzy na ewentualną imigrację? Czy kiedyś pan myślał o tym, jaka jest pana znajomość języków jako dziennikarza? Płynna. Powiem tak, całkiem niedawno, jakby mnie pani zapytała kilka lat temu, na przykład 4,5 roku temu, to bym powiedział, że nigdy w życiu o tym nie pomyślałem i nigdy w życiu o tym nie pomyślę, bo tak jak powiedziałem, myśmy przez całe dorosłe życie z moją żoną, którą poznałem na studiach, generalnie starali się, no nam się... Każdą wolną chwilę jeździliśmy w Tatry albo nad Morze Bałtyckie i jak różni znajomi wyjeżdżali do Egiptu, Grecji, gdzie częstokroć wyjazdy były na wakacje nawet tańsze niż nad Bałtyk, no to myśmy dochodzili do wniosku, że nam to nie jest potrzebne. Jeździliśmy stale w to samo miejsce, bo mamy takie miejsce ulubione, Darówek nad Bałtykiem i te same góry, Tatry. Niektórzy to się nawet pukali w czoło, no ale nam nic więcej nie było potrzeba. I ja osobiście, jak wyjeżdżałem gdzieś z Polski służbowo, nie wiem, spotkać się z kimś nawet do Włoch czy gdzieś indziej, bo bywało, że na przykład musiałem jechać na godzinne spotkanie z informatorem do Włoch, bo on tak sobie wyznaczył, tak? To przyznam, że bardzo szybko tęskniłem za Polską i bardzo szybko do tej Polski wracaliśmy. Ja się tam czułem po prostu jak w domu i nawet dzieciom mówiłem zawsze, że nie wyobrażam sobie, żebyście kiedyś wyjechały z Polski, bo tu jest wasz dom, co by nie było. I pamiętam taką sytuację, że w roku 2009, gdy siostra mojej żony wzięła ślub w Luksemburgu, zamieszkała w Luksemburgu i zaprosiła nas na ślub, i pojechaliśmy do niej. Ja może za dużo rozmawiałem, może nie za dużo, ale bardzo dużo 1 sierpnia rozmawiałem z powstańcami warszawskimi. Co roku tam chodzimy na Powązki 1 sierpnia. Zależało mi, żeby dzieci ich poznały, póki jeszcze są, a jest ich coraz mniej. I te wszystkie rozmowy, czytanie wspomnień, trauma Warszawy, mojego miasta tak zniszczonego, no to wszystko spowodowało, że może to zabrzmi nowocześnie, ale nabyłem jakiegoś urazu do Niemców i do tego stopnia, że zawsze mówiłem żonie, że raczej nigdy przez Niemcy nie przejadę, bo ten uraz jest tak głęboki, że źle bym się czuł, jakbym słyszał wokół niemiecką mowę. I oto przyszło nam, żeby jechać, nie mieliśmy na bilety, żeby lecieć samolotem, przyszło nam pojechać przez całe Niemcy do Luksemburga. I przejechaliśmy w jedną, w drugą stronę i gdy wracaliśmy do Polski, w Gorlitz, zatrzymaliśmy się, bo chcieliśmy jeszcze trochę poczuć się wolni. Znaczy, doszło do tego, że nie chcieliśmy przejechać granicy polsko-niemieckiej w Zgorzelcu, bo nam się Polska już kojarzyła z tym, że znowu wchodzimy w obszar, w którym stajemy pod pełną kontrolą, pod pełną inwigilacją, pod możliwością ciągłych prowokacji, jakichś ciągłych przesłuchań, oskarżeń, zarzutów i tak dalej. Mówiąc krótko, na niemieckiej ziemi, przed wjazd, na którą tak się wzdrygałem, czuliśmy się lepiej niż w Polsce. I wtedy córka mi zadała takie pytanie, i co tato teraz powiesz na temat tej naszej migracji? I co ja miałem jej powiedzieć? No ja jej powiedziałem tylko tyle, uczcie się języków. Dzisiaj moja córka najstarsza ma 16 lat, najmłodszy synek 2,5 roku i najstarsza córka już dziś nam deklaruje, że nie chce być w Polsce, że ona ma taki żal do Polski po tym, co nam zrobiono, że zna dwa języki dobrze, francuski, angielski, uczy się włoskiego, hiszpańskiego i ma do tego talent i mówi, że przy pierwszej okazji po prostu chce wyjechać z Polski. I ja nawet jej nie zatrzymuję. Natomiast co do nas, nie wiem, na razie ja mam proces.
gdybym wyjechał, to by była ucieczka. Nie wiem, ile to potrwa, to może potrwać rok. Kto by nie przegrał, będzie apelował, więc potrwa to pewnie następny rok. Mówiąc krótko, pewnie ze 2 lata jestem zablokowany na jakiś wyjazd na dłużej, czy na stałe. Mówiąc krótko, myślimy z żoną o tym, tak? Myślimy z żoną o tym, rozmawiamy o tym. Rozmawiamy o tym, że być może nasza przyszłość nie powinna być w Polsce. Nie wiem, jak to będzie, bo tak jak mówię, ja nie planuję na dłużej niż parę miesięcy, ale rzeczywiście doszło do tego, że rozmawiamy całą rodziną o tym, że jak to wszystko się skończy, to czy nie warto by po prostu zacząć nowego życia. Ale nie wiem, czy znajdziemy na to siły, bo nie jestem dzieckiem i wiem, że emigracja to państwo... Przeszliście przez to przecież wszyscy, to mam świadomość, że to zwłaszcza pierwsze lata to jest no, droga ciernista, a nie wiem, czy my mamy siłę na taką ciernistą drogę. Na pewno chcielibyśmy, żeby nasze dzieci miały wybór, bo my niestety straciliśmy zaufanie do państwa polskiego, straciliśmy zaufanie. Oh,